Witam w trzecim odcinku poradnika z techniki jazdy na rowerze w górach. Jesteśmy w Srebrnej Górze na trasie Romet Redline. Dzisiaj tematem będzie technika przeskakiwania elementów, czyli tak zwany bunny hop. Również będzie sporo informacji dotyczących pozyskiwania prędkości z elementów, które możemy spotkać na trasie, czyli będzie pompowanie. Pierwszym ćwiczeniem to będzie bunny hop, czyli technika pozwalająca na przeskakiwanie różnych elementów, które napotkamy na trasie. Korzenie, kamienie, zwalone drzewa czy kałuże. Polega ona na tym, żeby poderwać przednie koło do góry, pociągnąć lekko na klatkę kierownicę, wypchnąć w górę i przed siebie. Jednocześnie musimy pamiętać o tym, żeby uginać nogi w fazie odrywania, bo dzięki temu pozwoli nam to oderwać tylne koło od ziemi. Czysto wykonana technika pozwala na przeskoczenie sporych przeszkód, które możemy spotkać na trasie. Opowiadamy sobie teraz o pozyskiwaniu prędkości z terenu bez pedałowania, czyli będziemy rozmawiać o pompowaniu. Na filmiku ładnie zobaczycie, jak wygląda pozycja na rowerze i co się dzieje w danym momencie przed przeszkodą, w trakcie pokonywania przeszkody i za przeszkodą. Pompowanie pomaga nam uzyskiwać prędkość z miejsca, w którym na przykład trudno się pedałuje. Albo jest to niemożliwe przez kamienie wystające czy korzenie, ewentualnie nam się po prostu nie chce pedałować, a chcemy uzyskać prędkość. Pompujemy kamienie, korzenie, suche doły po kałużach, wszelkiego rodzaju zagłębienia terenowe czy wybrzuszenia, jakieś rolery, wałki. Wszystko to, co nam pozwala odciążyć front roweru i wcisnąć go za garbem, możemy wykorzystać do tego, żeby wypompować prędkość. Pozycja na rowerze w trakcie pompowania elementu. Jeżeli to jest element typu korzeń, kamień czy zwalone drzewo zasypane ziemią i robi nam się falka, pamiętamy o tym, żeby odciążyć na najeździe front, czyli przednie koło. Na szczycie zaczynamy przenosić ciężar ciała na przednie koło, pamiętając o tym, żeby ugiąć nogi w kolanach. Jeżeli jesteśmy już na szczycie i wciskamy rower w zagłębienie za elementem, to wtedy nabieramy prędkości w tym miejscu. Jeżeli będzie teraz sekcja takich przeszkód, korzeni, kamieni czy wyschniętych miejsc po kałużach, to możemy spokojnie przejechać 100, 200, 500 metrów bez wkładania korby i cały czas uzyskiwać prędkość. Poczujecie to bardzo fajnie w momencie, w którym wykonacie czysto technicznie ten element, bo w momencie, w którym wejdziecie w zagłębienie, poczujecie, że rower przyspieszył i będziecie czuć to po prostu doskonale na rowerze, że nabraliście prędkości.